Witać naszego głównego gościa, pana doktora Kochana oraz naszych panelistów i przekazać głos Dominice Rychacką, która będzie prowadziła cały dzisiejszy spotkanie. Witam Państwa, Dominika Rychacka, koordynator Obserwatorium Wolnych Mediów. Bardzo serdecznie dziękuję panelistom, że zgodzili się przybyć i panu doktorowi. Myślę, że temat, podejrzewam dzisiaj prezentację, jest bardzo ciekawa, więc już nie będę zabierać czasu i oddaję głos i dziękuję bardzo za przybycie. Ja również witam, dziękuję za przybycie w tak trudnej chwili, w czerwcu, w czasie sesji, w powodzi różnych pewnie bardzo atrakcyjnych zajęć. To znaczy, że kwestia zagrożeń dla demokracji wciąż jest ważna, jeżeli jest tyle osób, które z tej okazji tu przyszły. Ja bym nie nazywał tego, co mam do powiedzenia, może wykładem. Wyobrażam sobie to raczej jako formę zagajenia do dyskusji i postawienia pewnych problemów, które wydają mi się istotne. I od razu powiem, że ten temat sformułowany tak bardzo radykalnie, ja bym chciał troszeczkę zawęzić i zmniejszyć jego radykalizm. Otóż myślę, że zagrożenie dla demokracji to jest może trochę za ostro. Wydaje mi się, że ta demokracja ma się całkiem dobrze i tak bardzo zagrożona nie jest. Ale na pewno można postawić taką słabszą, ale też chyba interesującą tezę, na ile ogranicza demokrację. To znaczy, czy telewizja jako medium sprzyja rozwojowi demokracji, czy też nie. Tu, nie wikłając się w kłopotliwe definicje demokracji, które mają rozległą literaturę, chciałbym pojmować demokrację, czy od tej strony mówić o demokracji jako racjonalnym wyborze. Jeżeli jakaś grupa ludzi ma podejmować decyzje, ma ten lud rządzić, to ten lud musi mieć wiedzę o realnych alternatywach, czyli musi mieć dostęp do informacji i od tej strony wydaje mi się to interesujące, na ile telewizja ten dostęp limituje bądź umożliwia. Tak, z tego punktu widzenia chciałbym mówić. Po pierwsze, parę słów o tym, jak wygląda telewizja dziś. Pewnie nam się to wydaje oczywiste, jak wygląda, jeżeli ją oglądamy z dnia na dzień. Natomiast gdybyśmy się cofnęli do epoki sprzed 10 lat, powiedzmy, czy powiedzmy jeszcze 15 lat temu, to wyglądało wszystko zupełnie inaczej. Ja pamiętam dobrze te czasy i na przykład transmisja konferencji prasowej była czymś niebywale rzadkim. Taka najbardziej znana konferencja prasowa to była konferencja pierwsza nad kulturą wyborów w 90 roku, słowna konferencja, kiedy Stanisław Tymiński się uśmiecha, a bardzo zaangażowani dziennikarze starali się mu zadać trudne pytania, aby go pogrążyć w oczach opinii publicznej. Ta konferencja była transmitowana. Natomiast takich konferencji było bardzo mało wtedy, bo były ramówki i telewizje nie chciały tego robić masowo. W tej chwili mamy 3 stacje informacyjne i można powiedzieć, że to znacznie zwiększa pole do komunikacji różnych treści, różnych idei. Bo to raczej te telewizje mają problem z tak zwanym contentem. One muszą czymś wypełniać te 24 godziny na dobę. W związku z tym wydarzenie, które ma choćby mały czy średni potencjał, już może być zmediatyzowane. Po drugie, obok tych 3 stacji informacyjnych jest bardzo, bardzo wiele różnych stacji, które zaspokajają wyspecjalizowane potrzeby informacyjne. Więc dotarcie z jakąś ideą do grupy ludzi, która jest tą ideą zainteresowana, wydaje się też z tego powodu o wiele łatwiejsze. Choć w tym jest też druga strona medalu, mianowicie ludzie nie oglądają już telewizji jako całości, tylko raczej szukają sprofilowanych, indywidualnych treści. Czyli ci, którzy wcześniej, powiedzmy, oglądali wiadomości i politykę, być może teraz wejdą sobie na jakąś stację o modzie, o gotowaniu czy o sporcie i już te duże idee do nich może nie będą docierały. Kluczowym słowem, jeżeli się mówi o mediach, na pewno większość z Państwa, czy wszyscy to słowo znają i operują, to jest infotainment, czyli połączenie informacji z rozrywką i to jako pewna filozofia, nie tylko łączenie, ale wręcz pewna taka ideologia infotainment. Jak niektórzy mówią, a zdaje się, że to jest prawda, również w poważnych telewizjach dzień zaczyna się od lektury tabloidów, po to, żeby sprawdzić, o czym tak naprawdę się mówi, co jest naprawdę ważne, bo te tabloidy wyznaczają ten dyskurs. I to dotyczy również tych telewizji czy tych programów, które wydaje się, że są opiniotwórcze. I nadają nie tylko agenda setting, nie tylko ustalają ważność, ale też wyznaczają perspektywę omawiania treści. To jest również bardzo istotne. Czyli mówią, jak mówić. Mówią, z jakiego punktu widzenia powinni mówić, co jest w tym ciekawe. Wreszcie taki proces, który można zauważyć w ciągu ostatnich kilku raczej lat niż kilkunastu, to jest połączenie mediów. Zarówno w tym wymiarze koncernu, że się łączą, że się grupują, jak i zacieranie granic między pracą a telewizją w dwie strony.
czyli zarówno dzienniki mają bardzo silne, istotne w komunikowaniu portale, gdzie często publikowane są przed wydrukiem w gazecie materiały, to jest bardzo istotne, bo już poprzedniego dnia można poczytać, o czym się będzie mówiło następnego, ale też w drugą stronę telewizje w coraz większym stopniu komunikują się przez formy takie właściwie prasowe, bo jeżeli na stronie są artykuły z rozmów, czy artykuły o sprawach, o których mówiła telewizja, to tam jest bardziej już w pewnym momencie istotny tekst niż obraz. Obraz jest małymi próbkami umieszczany, właśnie są te setki, czy takie duże setki, bo to są raczej minuta, dwie, trzy minuty czasem. No ale w każdym razie to się czyta bardziej niż po prostu ogląda i czyta się wtedy, kiedy pasuje. Czyli nie ten program tradycyjny w prime time, ale można sobie wejść w nocy czy rano, a więc zaciera się ta bezpośrednia więź. No i koncerny medialne, które teoretycznie pozwalają szybciej informacje rozpowszechnić. To znaczy, że można wysłać korespondenta i ten korespondent będzie informował różne media jednocześnie, więc też to powinno zwiększać dostępność informacji. A więc można powiedzieć o tym, że jest wiele szans. Jest więcej miejsca w mediach i też pojawiają się inne pozatelewizyjne media, które też wydaje się są jakimś polem do dyskusji o ideach, czyli powinny sprzyjać demokracji. Media społecznościowe i to media społecznościowe też jako pewna filozofia wpływu odbiorcy na zawartość. Jeżeli tam ludzie mogą zabrać głos, to i gdzie indziej powinni móc zabierać głos i rzeczywiście taką możliwość mają. W bardzo wielu miejscach i na portalach i przecież w telewizjach są te fora. Te fora są zresztą bardzo ciekawym materiałem do analizy. Ja takie analizy czasem prowadzę i to jest też taki, można powiedzieć, dyskurs w mikroskali, czyli taka 200 głosów na forum pod jakimś artykułem, no to jest ten vox populi, który komentuje, koryguje pewne sądy w dużych mediach. Także odbiorcy wpływają, więc też można powiedzieć, że to jest coś korzystnego. Sondaże opinii wśród internautów są podobnym elementem, czyli nie jest ważne jaki jest, ale co myślą internauci, czy uwierzyli, czy nie uwierzyli, czy się zgadzają, czy się nie zgadzają. Jak, już przechodząc bezpośrednio do rzeczy, jak wygląda ten proces rozpowszechniania? Wyobrażam sobie to jako pewien cykl, w którym na samym początku jest ktoś, kto ma jakąś ideę, jakaś grupa społeczna, jakaś partia polityczna, jakiś głos w debacie, no i ten głos chce coś powiedzieć opinii publicznej. Najprościej można to pokazać na przykładzie konferencji prasowej. Zwołuje konferencję i zaprasza różne media, w tym telewizję. A więc pierwszym filtrem jest to, czy ktoś na konferencję przyjdzie. Bo są takie konferencje, na które przychodzi nikt, prawie nikt, a są takie, gdzie jest kilka telewizji i w optymalnej sytuacji te telewizje transmitują to wydarzenie. Jest ono na tyle istotne, uznane za na tyle istotne, że wszyscy to mogą zobaczyć. Te telewizje informacyjne mają różną oglądalność. Ona się waha od kilkunastu czy kilku niekiedy tysięcy do kilkuset. Więc można powiedzieć, że jeżeli takie trzy telewizje naraz transmitują, to naprawdę jest duża możliwość przekazania tej idei, opowiedzenia o niej masowej publiczności. Zwłaszcza, że zazwyczaj te kamery produkują też potem z tego, produkuje się nagrania do dużych telewizji, do masowych programów, właśnie do newsów. I jeżeli ten temat jest dalej rozwijany, to wybierając inne, staje się jeden z dwóch, trzech głównych tematów i powoduje zaproszenie do studia bohaterów tego wydarzenia. Niestety to są zazwyczaj politycy. Stosunkowo rzadko zdarza się, że reprezentant jakiejś idei, nie polityk, jest w studiu. Jako reprezentant oczywiście tej idei, bo często są na przykład eksperci, komentatorzy, ale oni komentują niestety zazwyczaj politykę. No ale powiedzmy, że ta idea do tego doszła, że pojawił się w studiu głos, na przykład z konferencji i potem jeszcze można to dalej rozwijać w postaci różnych omówień, takich metaprogramów, które są programami o tym, jak się o czymś mówi, już nie o tej sprawie, tylko jak się mówi. I wreszcie na końcu jest ten portal jako miejsce, gdzie odciski palców zostają do końca świata. Można wygrzebać sobie potem po 5 latach jakąś setkę, jakiś komentarz i gdzieś tam w tych, bliżej nie określone, na tych twardych dyskach to spoczywa. Także w optymalnej sytuacji, od momentu, kiedy ktoś jakąś ideę chce wyemitować i dotrzeć do publiczności, właściwie są nieograniczone możliwości. Jeszcze za tym portalem właściwie powinienem dopisać YouTube jako miejsce, w którym co bardziej smakowite kąski się znajdują i to niekiedy, co ciekawe, z pominięciem, bo może być tak, że pewien element jest z transmisji skopiowany i pomija te wszystkie mainstreamowe nośniki i dociera od razu do masowej publiczności, czy też jeszcze po drodze jest jakoś na przykład modyfikowany.
się pojawiły jakieś kolory.